Jesteśmy w więzieniu, a dokładnie w tym, co zostało z więzienia, bo trochę go naruszył Bóg. Mówiliśmy o chrzcie i radości, 34. I wprowadził ich do swojego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Zobaczcie, że dom pozostał nietknięty. Nie? Przynajmniej nie w takim sensie, że się nie dało z niego korzystać. Nie? Czyli widać, że to kolejne takie pokazanie, że to było takie cudowne trzęsienie ziemi, bardzo, bardzo lokalne. Nie? Czyli ten dom był blisko, kilkadziesiąt metrów najwyżej od więzienia, zobaczcie, więzienie tam się mocno rozwaliło, także wszystkie drzwi popękały, a dom stoi cały. Zbliżamy się do poranku, a gdy nastał dzień, posłali pretorzy pachołków, mówiąc: zwolnij tych ludzi. Stróż więzienny zaś oznajmił te słowa Pawłowi. Pretorzy przysłali polecenie, że macie być zwolnieni. Przeto wyjdźcie teraz i idźcie w pokoju. Paweł zaś rzekł do nich: wychłostawszy nas, obywateli rzymskich, publicznie, bez sądu, wrzucili nas do więzienia. Teraz zaś potajemnie nas wypędzają? Nie, niech raczej sami przyjdą i wyprowadzą nas. Pachołkowie zaś donieśli pretorom te słowy. A ci, gdy usłyszeli, że są Rzymianami, zlękli się. I przyszedłszy, przeprosili ich, wyprowadzili i prosili, żeby opuścili miasto. Gdy zaś wyszli z więzienia, wstąpili do Lidii, a ujrzawszy braci, dodali im otuchy i odeszli. Zobaczcie, jak zareagował strażnik więzienny na decyzję sądu. Tą pierwszą, nie? Że ci pachołkowie przyszli i powiedzieli: dobra, to już możecie iść, zwolnij ich, niech spieprzają. Jak zareagował? To wyjście teraz w pokoju. W sensie, że no, taka jest radość z tego przebija, ale też obowiązek jednocześnie. Nie? Ale on z ulgą przyjmuje, tak. No bo tak to nie wiedziałby, czy ma dalej ich zamykać, czy tu jakieś no, coś kombinować. On się cieszy, nie? Bo mówi: idźcie, fajnie, możecie iść wolno, uciekajcie, bo on wie, że to jest nieprzyjemne miejsce, to na którym jemu akurat przyszło, czy wybrał taką pracę, no to już nie. Nie wnikam, ale on wie, że to jest bardzo nieprzyjemne miejsce. Już o tym mówiliśmy, to nie ma co wracać. Także on się cieszy z tego werdyktu, nie? Że tu nastąpiła zmiana. Wczoraj chłosta, dyby, więzienie. Dzisiaj zmiana werdyktu. Puszczają ich wolno. Nie? Czyli on uznaje to za sprawiedliwe, czy za dobry obrót sprawy. Nie? Cieszy się z tego. Jaka jest z kolei reakcja apostoła Pawła? Asertywna. Taka twarda, nieustępliwa. Wie, że prawo jest po jego stronie. Ja bym nawet dodał oburzenie. Jeszcze? Macie jakieś? Czyli twarda, domagająca się sprawiedliwości, wyrażająca oburzenie na bezprawie, można powiedzieć, nie? Na przestępstwo sądowe, na krzywdzenie niewinnych ludzi. Zobaczcie teraz zestawienie tego, co tu słyszymy od apostoła Pawła, z tym, co widzicie w wersecie 25. Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Jakie myśli rodzi w was to zestawienie? Tu mamy uczucia apostoła Pawła,
o świcie, kiedy sprawy te karne się, że tak powiem, wyjaśniają. No a tu mamy późną nocą, czy tam późnym wieczorem, o północy, czy gdzieś tam, śpiewa i wielbi Boga w więzieniu. Jakie wnioski z tego zestawienia wysnuwacie? No ale ja tak myślę, że wtedy w więzieniu no, Paweł przyjmuje to, co Bóg mu daje i jest dobrej myśli, natomiast Bóg mu daje już nad rankiem inną możliwość, w sensie, że prawo jest po twojej stronie, oni chcą to umorzyć, więc walczy swoje. Także jest otwarty jakby na różne scenariusze. Tam się skupił na Bogu, a tu się skupił teraz na tych panach. Też właśnie widać, jak bardzo może apostoł Paweł jak musiałby to dotknąć, że był dumnym takim człowiekiem, że tam nie kłaniał się przed nikim, ale że jakby w tym momencie tego więzienia, no to rzeczywiście mimo wszystko, że wielbił Boga, nie? Ale że na pewno musiałoby to bardzo tak, może czuł się upokorzony, nie? Czy coś takiego. Nie, bo to dziwne, znaczy, tak patrząc z natury człowieka, no to jest zachowanie takie trochę, no, nic strasznie dziwne, nie? Że zdał mu się tu śpiewać, znaczy, tak patrząc, normalnie by się człowiek wkurzył i tak się skoncentrował na tym, co oni mi zrobili, nie? A tutaj, rozumiem, że, no, co ma zrobić, no to dziękują Bogu i tam ufają Bogu i tam śpiewają, ale to nie znaczy, że panowie mogą sobie robić, co chcą. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Nie? Mniej więcej z takim bagażem ich wysyła Jezus. Nas wysyła w ten świat. Zobaczcie, że te dwie postawy radości, wychwalania Boga, dziękczynienia, no tak rozumiemy tę postawę w więzieniu, ta postawa absolutnie nie koliduje w umyśle i sercu apostoła Pawła z poczuciem krzywdy, ze świadomością konieczności walki o sprawiedliwość, o poszanowanie prawa, o ukaranie winnych, przynajmniej ukaranie, rozumiecie, nie chodziło tu o zemstę, ale właśnie o to przyznanie się do winy, żeby sprawiedliwość wróciła na właściwe miejsce, nie? No bo gdy się by chciał się zemścić, no to by doniósł cesarzowi i chłopy by się działy tam właśnie albo tam konfiskata mienia, albo różne jakieś tam inne rzeczy by były, no mieliby mocno pod górkę. Paweł w tym sensie się nie mści, ale domaga się, żeby sprawiedliwość wróciła na właściwe miejsce, nie? I zobaczcie, że to jest w jednym człowieku, praktycznie w jednym czasie. Jedno nie przeszkadza drugiemu. Że ani to poczucie krzywdy, praktycznie zbrodni sądowej, rany przecież ich bolą bardzo mocno, całe plecy mają pokryte strupami, zaczyna się, no, ten, zaczyna to ropieć, czy znaczy w sensie stan zapalny zaczyna się, nie? Już ból. A nie mają żadnego ketonalu, ani żadnych innych środków przeciwbólowych, nie? Także warto sobie to wyobrazić. Mimo tych wszystkich negatywnych i psychicznych, i fizycznych okoliczności, oni chwalą Boga, ale jednocześnie wiedzą, że stało się bezprawie i wiedzą, że kiedy przyjdzie okazja, no to trzeba będzie się, że tak powiem, o sprawiedliwość upomnieć, choć przyjmą każde rozwiązanie ze strony Boga. Nie? Że nie wiedzą, co się bardziej przysłuży Bożej sprawie, ale mają poczucie krzywdy i chcą sprawiedliwości. Nie? Zobaczcie, że te dwa, chwalenie Boga, dziękowanie Mu za to, co się stało, nie zmienia tego porządku prawno-sprawiedliwościowego. Zobaczcie, dzisiaj chrześcijanie praktycznie zatracili to. Dzisiaj chrześcijanie chcą wszystko uduchowić i tylko właśnie dziękuj Bogu, nie sprzeciwiaj się,
nie wchodź w żadne konflikty z władzą i tak dalej, nie? Że absolutnie ten można powiedzieć, poziomy duch tu apostoła Pawła, znaczy tej postawy, ten wzór, został całkowicie zatracony. Władza złamała prawo, przepraszać tu i to publicznie, mają nas odprowadzić z honorami teraz. Rozumiecie, że to jest teraz przeczołganie tych dziadów, tej władzy państwowej tutaj, która się tak skundliła, nie? Bo oni teraz przed całym miastem, tych, którzy kazali, to teraz grzecznie prowadzą, przepraszamy, nie? A Paweł mówi, a to jeszcze se pójdę do Lidii. No poczekajcie jeszcze. No, jeszcze wypijemy kawkę, nie? Demonstruje swoją wolność. Nie tam ucieka z podkulonym ogonem. On demonstruje swoją wolność i swoje prawa. Ja, rzymski obywatel, mogę robić to, na co mam ochotę. Nie będzie tu mi jakaś i trzy kropki, popierdółka, mówić i ograniczać moje prawa, nie? Idzie do Lidii, spędzają tam jakiś czas, a kiedy już tam czas przyjdzie, no dobra, to jedziemy dalej. Piękna postawa. Tak sobie pomyślałem, ile to daje potem możliwości taka postawa, w sensie, że potem ci włodarze miasta muszą liczyć się raz z uczniami Pawła, ale potem jak on przybędzie kolejny raz, no nie mogą mu podskoczyć. Tak, to już wiesz. Nie, to jest ogólnie, to jest dla tych ludzi, tych z władzy, jest to bardzo pouczające doświadczenie. Bo oni mówią, ty, trzy razy teraz muszę sprawdzić, zanim wydam wyrok. A nie, że wyglądają jakieś ochemłaki, dobra, no to ich tam, co się będę przejmował, nie? Czyli dla nich jest to lekcja, czyli władza się poprawia, nie? Ludzie zaczynają myśleć, zaraz, wczoraj myślałem, że to przestępcy, a dzisiaj z honorami. To może, wiecie, tak zwana zdolność do samodzielnego myślenia się kształtuje. Zaraz, no nie można tak lecieć za władzą, co napiszą w gazetach, to prawda. Trzeba to sprawdzić, trzeba myśleć, nie? Pozycja chrześcijan rośnie, nie? Już teraz, jak będą znowu chcieli jakiś spisek i uderzyć w chrześcijan, to on się trzy razy zastanowi. Zaraz, ale pewnie są tam pomiędzy nimi obywatele rzymscy, to będę miał kłopot, nie? I tak dalej, nie? No tu widzicie, jak też przydaje się to obywatelstwo rzymskie, ono się tam parę razy Pawłowi przyda, to nie raz, nie? Jak dzisiaj, jaką dzisiaj byśmy widzieli analogię, jeśli chodzi o obywatelstwo rzymskie? No nie, ale w Polsce. Co by trzeba mieć, żeby to było porównywalne ze statusem obywatelstwa rzymskiego w imperium wtedy? Spis. Członkostwo w partii rządzącej. No, zapisać się do Solidarnej Polski, która się ma skończyć. Ale że nikt nie powiedział o byciu biskupem, to się dziwię. Ale to musi być katolicki. No ale zostawmy rzeczywiście kastę kapłanów, ale no pomyślmy, jaka... co byłoby pewną namiastką obywatelstwa rzymskiego w tamtych czasach, znaczy w naszych czasach, rozumiecie, per analogia. Na przykład immunitet poselski jest właśnie coś takiego, nie? Kiedyś był właśnie immunitet szlachecki w Rzeczpospolitej, że nie można było szlachcica, nawet król mu nie mógł podskoczyć bez wyroku sądu, nie? Różne takie tam rzeczy były, nie? Że trzeba było stosować prawo bardzo ostrożnie w stosunku do tego rodzaju obywatela, nie? I podobny statut właśnie obywatelstwo rzymskie dawało. Dzisiaj tu Magda mówi, no, statut posła takiego wybieralnego, nie? Myślę, że można by to rozszerzyć, bo pewne takie przywileje, no to tam jest mandat senatorski, też tam radny sejmiku wojewódzkiego i tak dalej, nie? Że wybieralny mandat polityczny. To już się troszkę zastanawiają. To nie, że wiecie, bo to przecież i obywatela rzymskiego w końcu tam przecież no, ścieli. Nie? Także to nie daje, ani tam obywatelstwo rzymskie nie dawało gwarancji, ale przynajmniej, że będzie jakiś sprawiedliwy proces, czy w miarę uczciwy, media coś napiszą, tego typu ochrona. Nie? I zobaczcie, że dzisiaj protestanci nie mają tego typu ochrony w Polsce. Ogólnie w Polsce protestanci nie mają żadnego politycznej siły, dlatego można z nimi robić, co się chce, nie?
No, Paweł widział potrzebę sprawiedliwości w państwie. Paweł domagał się tej sprawiedliwości i ją przeprowadzał. On doprowadzał sprawę do końca, bo on mógł przecież machnąć, no dobra, idziemy tam, nie będziemy się z głupim kopać, nie? Ale nie, nie, teraz oni tu przyjdą, tu przeproszą, wyprowadzą nas z honorami, to może pójdziemy. Także przeczołgał tę hołotę i ład i spokój wrócił do miasta. To też, tak jak mówiliście, było ważne dla tego kościoła, który tam zostaje. Bo przecież on zostawia chrześcijan tam, którzy już nie mają obywatelstwa rzymskiego. Jeśli by ten wzór, że tych chrześcijan można, wiecie, jeździć po nich jak po kobyle czy coś tam i tak dalej, no to on by ich zostawił, oni jeszcze słabsi, nie? I prawdopodobnie wszyscy by gdzieś albo zostali wygnani, albo w więzieniach by wylądowali, a tak. No, całe miasto widziało, że to tu przepraszają tych chrześcijan nasi pretorzy. No, to właśnie do domu, no. Nie będę mówił, co macie robić. Także bardzo ważna lekcja, ale dla nas też takie zastosowanie. Będziemy cierpieć niesprawiedliwość, będzie nas władza nękać, a my mamy chwalić Boga. Zobaczcie, że to ma nie zniszczyć naszego dobrostanu psychicznego. Nie? Że mamy dalej wdzięczne, chwalące Boga serce zachować pomimo niesprawiedliwych okoliczności. Że Paweł w ciągu kilku godzin, zobaczcie, mamy kilka godzin tej nocy, cierpi, ale chwali Boga. Za chwilę kontekst ewangelizacyjny, chrzci, głosi Ewangelię, znaczy najpierw głosi Ewangelię całemu domu, kilkadziesiąt osób nawraca się, chrzest, radość, nie? Teraz rano, tu zwycięstwo polityczne, zobaczcie, jakie bogate życie prowadziało się, nie? Niekiedy my też mamy dosyć, że się za dużo dzieje w naszym życiu, chcielibyśmy, żeby trochę mniej, no to można sobie przykład tej nocy, nie? Wziąć, jak rzeczywiście dużo się stało w ciągu tak krótkiego czasu. No i zobaczcie, że to wszystko jest zgodne z wolą Boga, bo to Bóg ich wysłał przez ten sen. Pamiętacie, nie? Że to ten Macedończyk woła, pomóż nam, pomóż nam. No i on idzie, no i to go spotyka, nie? Jak to się mówi, jest jazda bez trzymanki. Ale w uścisku Boga Ojca i Boga Syna. Także niech ta myśl nam towarzyszy. No takie może dość oczywiste, ale zobaczcie, że Lidia i ci chrześcijanie, którzy już się nawrócili, absolutnie nie boją się utożsamiać z Pawłem. Nie udają, że go nie znają. Tylko ona go przyjmuje do domu, jest impreza, no i dopiero później tam wychodzą gdzieś pewnie po południu. Tu jeszcze Filipia jest przy takiej głównej drodze, Via Ignatia chyba, czy Ignatia, jakoś tak to się mówi. To jest też ważny element komunikacyjny, bo żeby tam z Morza Czarnego dopłynąć do Rzymu, no to trzeba było całą Grecję, wiecie, na południe, tu, tego i później na północ. No to oni zrobili taką drogę, która cały ten grecki półwysep przecina. Ona się gdzieś tu zaczyna w okolicach Filipii, czyli od strony Azji i przecina, tam to jest taka dość też i przez tam góry jakieś przechodzi trochę, tam oczywiście kawałek tylko tej drogi widziałem, bo ona przez Tesalonikę i przez Tesaloniki idzie i dalej prosto na zachód i tam do portu, znowu na statek i przez Adriatyk do Rzymu, nie? Znaczy do Włoch. Nie? Takie skrócenie drogi. Stąd to jest ważna też arteria komunikacyjna. Ważna, czyli bezpieczna, nie? Bo to jak polnymi drogami chodzą, no to jest gorzej. A jak taką to mówiła Ignatia, no to tam cały czas policja rzymska patroluje ten teren. Stąd nawet sobie wieczorem mogą pójść i nie jest to niebezpieczna podróż w tym momencie. Bo zwykle w nocy się nie podróżowało wtedy. Oni mają bardzo mocno no, zaropiałe, nie wiadomo, nie ma, że Bóg ich tu cudownie jakoś uzdrowił, także prawdopodobnie mają te poważne rany na plecach, stąd człowiek się nie wyśpi, nie? Bo na brzuchu to tam nie każdy lubi spać,
a na plecach się nie położysz, no to może idą w nocy. Mówię, a tu już trochę przejdziemy, pośpimy, jak trochę te rany zejdą.